kolejnym moim gościu mogę powiedzieć, jesteś legendą, człowieku. No tak wyszło, nawet nie wiedziałem o tym. Ale wiesz, z jakiego powodu tak się zgodziłeś od razu? Że chyba pierwszy Przemek w Legii, tak? Pierwszy Przemysław w Legii, no w ogóle świetne imię, muszę przyznać. Dziękuję. Słuchaj, a ta legenda to też dlatego, że jesteś ostatnim kapitanem młodej Legii, bo ta drużyna przestała istnieć, więc też przejdziesz do historii. No dokładnie, tak wyszło. Drużyna wybrała mnie jako kapitana po rundzie jesiennej, no i akurat tak wyszło, że rozwiązali rozgrywki. Przeszedłem do legendy, można powiedzieć. Jakie cechy powinien mieć najlepszy kapitan? Myślę, że powinien przede wszystkim być takim mentorem drużyny, ciągnąć drużynę w trudnych chwilach. No, myślę, że przede wszystkim tym powinien charakteryzować się dobry kapitan. Ale to masz zadatki, bo to trzeba mieć predyspozycję do tego, żeby, nie wiem, być mentorem dla zespołu, żeby wyjść, powiedzieć, pociągnąć za uszy, pochwalić. Myślę, że tak, że myślę, że mogę mieć takie zadatki, aczkolwiek jakimś takim typowym typem przywódcy może nie jestem. Koledzy cię słuchają, czy bywało tak, że w jakiś sposób zbuntowali się przeciwko tobie, powiedzieli, nie, Mizgała nam nie będzie mówił, co my mamy robić? Nie, raczej jestem typem człowieka, który ma ze wszystkim dobre relacje koleżeńskie, także nie było z tym problemu. No dobra, twoja rola, twoja pozycja w Legii. Spoglądasz, kadra jest 30-osobowa, wy do niej już należycie, ale jak widzisz swoją przyszłość, jak widzisz swoje perspektywy? No jesteś jednym z tych, którzy regularnie grali, więc ty nie miałeś kłopotów, które w jakiś sposób by cię eliminowały. No jesteś siłą rzeczy jednym z tych, którego należy brać po tych kolejnych młodych zdolnych, jak Mikita, jak Cichocki. No zgadza się. No, fakt, szatnia jest naprawdę ciasna, ale no, myślę, że jeśli trener Urban da mi szansę, ja będę w pełni zdrowia, to myślę, że wykorzystam. No i być może będę wzmocnieniem pierwszej drużyny. W szatni siedzisz koło kogo? Między Bartoszem Bereszyńskim a Michałem Kucharczykiem. No i jak ci? W porządku, koledzy. No dobra, powiedzieć. To powiedz teraz, zdradź nam troszeczkę kuchni o cechach, o których kibice my nie wiemy jednego i drugiego z nich. O kurczę, no obaj mają dosyć ciekawe poczucie humoru, że tak powiem. Ale obaj różne czy dość podobne? Dość podobne. Myślę, że raczej tak, że podobne. Oprócz tego dobrymi kolegami są, nie są jacyś, nie wiem, z innej planety. Zwykli ludzie. A powiedz, kto na tobie zrobił największe wrażenie? Nie jako piłkarz, tylko bardziej osobowościowo, jako człowiek. Kogoś, na kogo w szatni spojrzałeś i powiedziałeś, o, to jest facet, którym chciałbym kiedyś być. Zdecydowanie Michał Żewłakow. Myślę, że człowiek, który jest w porządku i poza boiskiem, i na boisku daje z siebie 100%. No, myślę, że wzór do naśladowania. Słuchaj, wiesz, że kapitan to jest taka niewdzięczna rola, taki pomost między drużyną a trenerem. No tak. I pomost między drużyną a działaczami, a szefami klubu. No dokładnie. Z trenerem Banasikiem jestem w dobrych relacjach, także nie miałem z tym problemu. No jeszcze to nie był etap taki, żebym, nie wiem, ingerował tam w zarząd i tak dalej, także jedynie moje relacje opierały się z trenerami. No dobrze, to wyobraź sobie, że musisz kiedyś w te buty kapitana, który, nie wiem, idzie do gabinetu prezesa, wejść. Jak ci się wydaje, jakim... A może od trenera zacznijmy. Jakim trenerem jest Janek Urban? Zawsze patrzy do przodu, że nie jest zadowolony w 100%, bo jest pewny, że można jakieś kwestie poprawić. No i cały czas dąży do perfekcji. Tak bym tu może trenera Urbana scharakteryzował. No dobra, a teraz zadam ci jeszcze trudniejsze pytanie. Jakim prezesem jest Bogusław Leśnodorski? Najlepszym prezesem w historii. A zagrać ci takie ubudubu, żebyś mógł akompaniować, mógłbym ci spokojnie. Nie. Jakim jest prezesem? Myślę, że dobrym. Przyszedł do Legii, wprowadził duże zmiany, poprawił relacje z kibicami, co jest najważniejsze dla klubu, myślę. Nie boi się wprowadzać nowych zmian i myślę, że wychodzi to wszystko na dobre dla klubu. Zdobyliśmy mistrza Polski od 2006 roku. Myślę, że idzie to w dobrym kierunku wszystko. Słuchaj, jeszcze wrócę do tych młodych w Legii. Wiesz, że wy jesteście taką awangardową grupą, jakiej Legia w ogóle Polska Liga nie miała od dawna. Chodzi mi o to, że wchodząc ławą, wnosicie też jakość nie tylko sportową, ale taką mentalną. Jesteście ludźmi, którzy studiują, którzy też w jakiś sposób realizują się ze swoimi pasjami poza boiskiem. Z czego to wynika, że teraz piłkarz nie jest kojarzony tylko z galerią, szybką furą bez dachu i panienkami wokół? Nie wiem, myślę, że no, duża rola jest w tym akademii trenerów, którzy nam tak naprawdę byli naszymi wychowawcami, można powiedzieć. I no, stąd też się to bierze, że każdy tak naprawdę wie, że piłka nie jest jedyną drogą i tak dalej. I ma swoje pasje i się realizuje też w tym. Jak ty widzisz swoją drogę w Legii? Też pewnie masz jakiś cel, pewnie masz też czasy, w którym chciałbyś te cele zrealizować. Chciałbym na pewno dojść do siebie, do zdrowia. Póki co jestem półtora miesiąca po operacji usunięcia zwapnień w kolanach. Niedługo wracam do treningów,
potrzebuje oczywiście ogrania, warunków fizycznych trochę nabrać, no i myślę, że będzie w porządku. A wiesz, że, a to ja wiem z kolei, że ty narobiłeś sobie wroga w drużynie bardzo szybko, już wchodząc tylko do tego zespołu. Oj, to nie wiem. Znaczy właściwie to on się stał twoim wrogiem, Michał Kopczyński, bo nie wymienił cię jako największej nadziei Legii, nie jako tego, który wejdzie do pierwszej drużyny i będzie dla niego konkurencją. Też oczywiście nie widzę konkurencji w osobie Michała Kopczyńskiego, także no tak wyszło. Mały rewanżyk teraz. Mały rewanżyk. Jest.